farmdriver.com. Zastanawiałem się ostatnio, w jakim celu najczęściej odwiedzacie imprezy targowe. Doszedłem do wniosku, że dla większości z Was jest to najlepsza okazja, aby zrobić rekonesans, no i dowiedzieć się oczywiście, co ile kosztuje. Dlatego dziś zrobię to samo. Zapraszam na materiał z targów TSW 2013. TSW, czyli targi sadownictwa i warzywnictwa. Impreza o krótkiej, ale dynamicznej historii. W 2013 roku odbyła się trzecia edycja targów, która podobnie jak poprzednie była połączeniem wystawy, m.in. maszyn, z konferencjami tematycznymi. Jak się za chwilę przekonacie, ceny prezentowanych maszyn są dość zróżnicowane. Pamiętajcie jednak, że same maszyny również dość mocno się różnią. Część producentów zaprezentowała swoje konstrukcje w najwyższych wersjach wyposażenia, no i tam oczywiście cena jest wyższa, a inni postąpili wręcz odwrotnie. Na TSW można było również spotkać przedstawicieli mediów, m.in. Michała Zawosta, redaktora naczelnego Agromechaniki, jednego z najlepszych moim zdaniem magazynów poświęconych maszynom rolniczym. Jeszcze przed wejściem na teren wystawy zastanawiałem się, czy skoncentrować się na ciągnikach, czy ogólnie na maszynach sadowniczych. Podjąłem decyzję, że dzisiaj będą tylko ciągniki. Postaram się pokazać Wam nieco mniej znane konstrukcje, oczywiście te bardzo popularne również, oraz dowiedzieć się dokładnie, ile kosztują. Zaczynam od marki Goldoni. Na stoisku były dwie maszyny. Energy 60 oraz Star 100. Ten pierwszy model to jedna z najpopularniejszych konstrukcji sadowniczych w ofercie Goldoni. Jest to ciągnik wyposażony w kabinę włoskiej produkcji z klimatyzacją. Całość dostępna za około 105 tysięcy złotych netto. Dowiedziałem się również, że w przyszłości dostępny będzie model z polską kabiną bez klimatyzacji za 96 tysięcy złotych netto. Star 100 to najmocniejszy ciągnik w ofercie Goldoni. Napędzany jest silnikiem o mocy 95 koni mechanicznych. Wersja, którą można było zobaczyć na targach, miała najwyższy możliwy poziom wyposażenia. Maksymalna liczba wyjść hydraulicznych z przodu, 4, przedni TUS, przedni WOM, 6 hydraulicznych wyjść z tyłu oraz masę innych elementów, których nie sposób teraz wymienić. To wszystko za około 149 tysięcy złotych netto. Na wystawie nie mogło zabraknąć konstrukcji John Deere'a. Moją uwagę zwrócił model 5080 GV. GV, czyli największy chudzielec w ofercie złotego jelenia. Wizualnie John Deere to oczywiście najwyższa półka światowa. Klasyczna forma i świetne wykończenie. Po tym właśnie można rozpoznać John Deere. Po tym, no i oczywiście po zielonym kolorze. Pod maską modelu montowany jest 80-konny PowerTech M. Kiedy oglądałem maszynę, nikogo nie było na stoisku, więc ceny tym razem Wam nie podam. Ale to jedyny taki przypadek. Na stoisku New Hollanda było kilka ciekawych maszyn. Oczywiście większość ze specjalistycznej serii T4000. To obecnie największy powód do dumy producenta, ponieważ model T4060F został niedawno uhonorowany tytułem Tractor of the Year 2013. New Holland T4020V to najmniejszy sadownik w tej wersji sprzedawany przez amerykańskiego producenta. Jednostka napędowa ma pojemność 3,2 litra i gwarantuje moc 65 koni mechanicznych. Dokładnie ten model z klimatyzacją w takim wyposażeniu to koszt około 140 tysięcy złotych brutto. Na jednym ze stoisk można było również podziwiać jasnozielonego klasa. Model Nexus to specjalistyczna propozycja Niemców skierowana m.in. do sadowników. Egzemplarz prezentowany na TSW to model 230VL. Oznacza to m.in. silnik FPT o mocy 88 koni mechanicznych i minimalną szerokość na poziomie 1291 mm. Oczywiście możliwości konfiguracyjnych jest mnóstwo, natomiast ta maszyna to koszt około 140 tysięcy złotych netto. Jeszcze kilka lat temu podstawową odpowiedzią na pytanie, ile kosztuje dana maszyna, była: to zależy. Dzisiaj na szczęście sytuacja się zmieniła i ja na przykład nie miałem żadnego problemu, aby dowiedzieć się o cenę każdej z pokazywanych dzisiaj maszyn. Jasnozielona pokrywa silnika o bardzo smukłej linii i biały dach to oczywiście Deutzwerk. Na wystawie znalazłem model Agro Plus 320S. Jest to wąski model sadowniczy, wyposażony w 3-cylindrowy silnik o mocy 82 koni mechanicznych. Maszyna, którą oglądacie, ma kabinę z klimatyzacją, fotel pneumatyczny, tylne ogumienie rozmiar 24, automatyczny zaczep oraz przekładnię napędową z przełożeniami 30-15. Całość to koszt około 170 tysięcy złotych brutto. Mistral 50 to zgrabna, niewielka propozycja Landini.
Ten model, wyposażony w kabinę polskiej produkcji bez klimatyzacji, to koszt 97 tysięcy złotych brutto. Droższym modelem jest Rex, którego również można było zobaczyć podczas wystawy. Taki Rex 70F w wersji techno, jaki oglądacie, to koszt 110 tysięcy złotych netto. A to z kolei największa ciągnikowa nowość na targach TSW. Największa, ponieważ ciągniki AgriFarm dostępne są na naszym rynku od zaledwie 2 tygodni. Prezentowana maszyna to AgriFarm 550, napędzany silnikiem Perkinsa o pojemności 2,2 litra. Skrzynia biegów oraz mosty są włoskiej produkcji, a dokładniej firmy Carraro. Natomiast ciągnik produkowany jest w Turcji. Maszyna, którą oglądacie, ma przekładnię z 12 przełożeniami do przodu i taką samą liczbą biegów do tyłu. Jest również rewers mechaniczny. Kabina jest oryginalna, bez klimatyzacji. Taką maszynę można kupić za 75 tysięcy złotych brutto. LSR60 to koreańska konstrukcja wyposażona w jednostkę napędową Mitsubishi. Moc maksymalna, jaką do dyspozycji ma operator tego ciągnika, to 57 koni mechanicznych. Maszyna, którą widzicie, kosztuje około 85 tysięcy złotych brutto. Jest to wersja bez klimatyzacji. Za tą trzeba dopłacić 8 tysięcy złotych. Ta mechaniczna pomarańcza to dzieło konstruktorów z kraju kwitnącej wiśni. Ostatnim modelem w moim zestawieniu jest bowiem Kubota M7040 Naro. Ciągnik ten napędzany jest 74-konnym silnikiem o pojemności 3,3 litra. Moment obrotowy przenoszony jest na koła, swoją drogą wszystkie cztery napędzane, za pomocą przekładni 1515. Prezentowany model to koszt około 134 tysięcy złotych netto. To już koniec mojej wizyty na targach TSW 2013. Oczywiście liczę na Wasze komentarze, zarówno na blogu, czy też pod samym filmem. Będę wdzięczny za informacje, czy tego typu relacje podobają Wam się, czy nie. Dzięki za oglądanie, zapraszam na naszego Facebooka, blog oraz na kanał YouTube. Cześć! farmdriver.com